To może być najlepsze, co ugotowałem w tym roku. Serio. Wielkie dzięki za te 10 tysięcy, które wybiło mi na kanale. To wiele dla mnie znaczy, no i wychodzi na to, że ktoś jednak te filmy ogląda. Z tej okazji mam dla Was przepis na najlepsze, co ugotowałem w tym roku. No i wiem, że jest trochę wcześnie, żeby to mówić, no bo nawet nie jesteśmy w połowie roku, ale wiem też, że naprawdę ciężko będzie to przebić. Dziś przygotujemy sobie rozpływającą się w ustach szarpaną wołowinę. Może będzie to coś na wzór birria, chociaż szczerze mówiąc to boję się o to stwierdzenie, bo na pewno ktoś się przyczepi. Oczywiście nie jest to tradycyjny meksykański przepis, ale starałem się go zrobić z łatwo dostępnych składników. Jeśli Was zachęciłem, a taką mam nadzieję, no to zapraszam do oglądania. Do przygotowania szarpanej wołowiny będziemy potrzebować kawałka wołowiny o wadze około 1 kg. Najlepiej użyć karkówki lub udźca, ale ja miałem roast beef i też wyszło świetnie. Wołowinę dokładnie wycieramy ręcznikiem papierowym, a następnie kroimy na duże kawałki, które doprawiamy solą oraz świeżo mielonym czarnym pieprzem. Są to duże kawałki, dlatego pamiętajcie, żeby dokładnie doprawić je z każdej strony. Kiedy są już doprawione, będziemy je obsmażać, dlatego rozgrzewamy patelnię na dużym ogniu, wlewamy olej i układamy po kilka kawałków wołowiny, tak żeby nie było ich zbyt dużo na patelni, bo wtedy nie będą się smażyć, tylko gotować. Obsmażamy je przez kilka minut z każdej strony, tak żeby były ładnie zarumienione. Celujemy mniej więcej w taki kolor. Kiedy obsmażymy już wszystkie kawałki, przekładamy je do naczynia żaroodpornego. Ja przełożyłem je do takiego garnka, ale zobaczycie zaraz dlaczego. Patrzcie, jak ta wołowina jest pięknie zarumieniona. Teraz przyszedł czas na sos. Na patelni lub w garnku rozgrzewamy olej. Ja użyłem kaczego tłuszczu. Wrzucamy jedną pokrojoną na duże kawałki cebulę. Dorzucamy 2-3 papryczki chili. Najlepiej bez nasion, chyba że chcecie bardzo ostre. Smażymy od 4 do 5 minut, aż warzywa zmiękną. Po czym dodajemy 6 posiekanych ząbków czosnku. Jedną łyżkę koncentratu pomidorowego. Jedną łyżeczkę ziaren pieprzu. Jedną łyżeczkę ziaren kolendry, mieszamy i smażymy wszystko jeszcze przez minutę. Zawartość garnka przerzucamy do blendera, wlewamy 500 ml bulionu wołowego, najlepiej domowego. Blendujemy wszystko razem na gładką konsystencję. Lista składników i proporcje oczywiście jak zawsze w opisie, a Was zachęcam do zostawienia suba, kliknięcia łapki i napisania komentarza, na przykład jaka jest Wasza ulubiona meksykańska potrawa. Sos oczywiście sprawdzamy na doprawienie. Na pewno będzie ostry, ale pewnie będzie potrzebował też soli, w zależności od tego, jak słony był Wasz bulion. Ja musiałem aż 2 razy sprawdzić, czy na pewno jest taki ostry. Zalewamy nim wołowinę. W razie potrzeby dodajemy wody i wrzucamy 1 laskę cynamonu oraz 3 liście laurowe. Jeżeli nie macie szybkowaru, to pierzcie Waszą wołowinę pod przykryciem w 160 stopniach przez co najmniej 4 godziny. A jeśli macie, no to włóżcie do niego ten garnek, zamknijcie i gotujcie przez godzinę i 40 minut pod wysokim ciśnieniem. W międzyczasie możecie, nie wiem, iść spać, obejrzeć film. Ja akurat pisałem wtedy egzamin, no i zdałem. Po tym czasie wołowina będzie dosłownie sama się rozpadać i podczas wyjmowania z tego garnka dosłownie rozlatywała się pod własnym ciężarem. Przekładamy ją do miski i przy pomocy widelców lub rąk szarpiemy. Z bulionu wyjmijcie cynamon i liście laurowe, bo przyda nam się później. Oczywiście sprawdzamy na doprawienie i wedle potrzeby doprawiamy solą oraz świeżo mielonym czarnym pieprzem. Gotowe mięso możemy podawać w tacosach, burrito, a ja zrobiłem z niego quesadillę. W tym celu na połowę placka tortilla układamy porcję mięsa, posypujemy serem cheddar lub innym wybranym, składamy na pół i smażymy na rozgrzanej na średnim ogniu patelni przez jakieś 4 minuty na stronę, aż ładnie się zarumieni, a ser się rozpuści. W międzyczasie podgrzewamy też porcję bulionu. Gotową quesadillę układamy na talerzu, wlewamy sos do naczynia. Opcjonalnie możemy posypać jeszcze wszystko cebulką, szczypiorkiem lub świeżą kolendrą. 4 godziny później, teoretycznie to powinno być 6, ale mam taki sprzęt, który pozwolił mi skrócić czas oczekiwania. Nie mogę się doczekać, ja już dosłownie zdycham z głodu, dlatego co tu dużo gadać, biorę się do jedzenia. Powiem Wam tak, gdyby trzeba było, to bym na to czekał 2 dni. To jest po prostu obrzydliwie dobre. Mięso jest niesamowicie aromatyczne. Dosłownie rozpływa się w ustach. Sami zresztą widzieliście, jakie jest delikatne.
bulion tłuściutki, idealnie doprawiony, mocny, naprawdę wyrazisty, taki fajny posmak cynamonu tam zostaje. On jest taki dosyć naprawdę wyczuwalny. Bez dwóch zdań jest to lepsze od szarpanej wieprzowiny i koniecznie musicie to zrobić. Dlatego lećcie do kuchni, a ja skończę to już poza kamerą.